Ula, chodź, nie? Nie schodzić, nie ma bata. Dobra, ja byłem na sekundę. Sędzia do dzisiejszego spotkania pan Wojciech Pietrzak. Witkiem oddaje początek drugi 45 minut w meczu siódmej kolejki Betki w czwartej Łódzkiej. Przypomnę tylko, że do przerwy na trzybramkowe prowadzenie jest drużyna gospodarzy WKS-u 1957. Żółtą kartką na pomocniach rzucą dowodnik Marcy Białoszyn, grający z numerem 20 Cezary Stepańczyk. Thank you.
1957 minut, grający z numerem 14 Mikołaj Piszczałka. I z numerem 17 Krystian Nagiel, a ich miejsce na murawie zajęli z numerami 11 Krzysztof Kukulski. Witamy Krzysztofa Kukulskiego w Wieluniu, byłego zawodnika naszego klubu, oraz z numerem 22 Kasper Dudkiewicz. Thank you.
Michał Czołkowski, a jego miejsce na murze będzie zawodnik z numerem 9, Maciej Niedźwiedziek.
Oh,
69 minucie spotkania, mamy pierwszy belek w drużynie Bukaraju 1950 Wielu. Borys Kołkowski, zawodnik numer 16, Kasper Pilar. Dziękujemy za zabycie w dzisiejszym spotkaniu. A jego miejsce na murawie zajmuje zawodnik numer 19, Kamil Wójcicki, który 4 września w tym tygodniu wchodzi w swoją rodzinę i życzymy mu 100 lat i najlepiej bramki w dzisiejszym spotkaniu. Lewa! Jestem! Jestem!
74. Mecz spotkania z Lutą Kropką, napomniany Lutą zawodnik Marty Działoszyn, grający z numerem 28 Sebastian Ochocki. I mamy również drugą zmianę w drużynie Bukaresu 1957 Wielun. Wojsko opuścił z numerem 21, autor jednej stronek dla czarno-czerwonych Mikołaj Tyrus. Dziękujący za występ w tym spotkaniu. A jego miejsce na murale zajął zawodnik numer 6, Kamil Zorychta. Nie mówię.